Dzień dobry Państwu. Znajdujemy się na 35. Kongresie Grupy WGN w Kołobrzegu. Z Panią Małgorzatą Cnotek z WGN Toruń porozmawiamy teraz o prawidłowej prezentacji ofert w internecie. Proszę powiedzieć Pani Małgosiu, co jest najważniejsze? Witam serdecznie. Więc najważniejsze są prawidłowo zrobione opisy i dobrze skadrowane zdjęcia. Dobre kadry i opisy gwarantują sukces. W tej chwili w dobie internetu jesteśmy w stanie nieruchomość sprzedać właśnie za pomocą obrazu, za pomocą prawidłowego opisu. Także przede wszystkim profesjonalizm, musimy to bardzo dobrze, ten nasz produkt, pamiętajmy, że nieruchomości to produkt, który sprzedajemy, wobec tego musimy to dobrze opakować. Naszym opakowaniem jest perfekcyjny opis i dobre kadry. A czy mamy szansę zrobić dobre zdjęcia z zwykłym aparatem, taką zwykłą cyfrówką? Jak najbardziej. Nie tylko lustrzanki cyfrowe wysokiej klasy, ale również aparaty. Z każdego aparatu można coś wycisnąć. Trzeba tylko poznać parametry techniczne danego sprzętu i naprawdę nie używać zoomu w pomieszczeniach zamkniętych i naprawdę można osiągnąć wiele. A co z ofertami, które mają na przykład po 9, 10, 12 zdjęć? Czy jest sens umieszczać tyle zdjęć? Czy to w ogóle dochodzi do ludzi? Czy ludzie to przeglądają? Czy lepiej na przykład zostawić 4, 5 zdjęć? Znaczy ja jestem zwolennikiem czytelności ofert, jednakże jeśli mamy, zależy co oferujemy na sprzedaż, czy jest to nieruchomość komercyjna, czy jest to mieszkanie, czy jest to działka, w zależności od tego musimy wyszukać wszystkie atuty tej nieruchomości. Jeżeli sprzedajemy pałac ze starym parkiem drzewnym, to nie skupiamy się tylko i wyłącznie na pałacu, ale również fotografujemy ten starodrzew, bo dla naszego potencjalnego klienta będzie to bardzo ważne. Jeżeli sprzedajemy nieruchomość, posiadłość nad morzem, no to pokazujemy to view, pokazujemy morze. Jeżeli mamy nieruchomość z widokiem na Zakole Wisły, przepiękne, to jest to nasz argument, żeby jak najbardziej przekonać klienta do zakupu tej nieruchomości. Musimy to pokazać. Korzyści, język korzyści. Także tutaj jedynie w ten sposób możemy przemówić, tym możemy się wyróżnić. A co z takimi mało ciekawymi ofertami do remontu, kawalerka ciemna? Też trzeba sprzedać, prawda? Też trzeba sprzedać, oczywiście. Tutaj, tak jak mówię, to pierwsze zdanie zachęcające do zakupu tej nieruchomości. Cały czas operujemy językiem korzyści. Jeżeli mieszkanie jest rozkładowe, napiszmy, że ono jest rozkładowe. Jeśli w danym dniu świeci słoneczko, otwórzmy okno, pokażmy troszeczkę większą przestrzeń w tym mieszkaniu. Wyjdźmy na balkon, zróbmy ten pryzmat, ta nasza fotografia, żeby złapała chociaż troszeczkę tła. Wówczas ta fotografia będzie na pewno lepsza. Jak jest na przykład mały przedpokój, polecam wychodzić nawet na klatkę schodową. Tak? Otwieramy drzwi bardzo szeroko, to jest taki manewr, szukamy sobie przekątnej i robimy fotografię. Na przykład z tłem na duży pokój. Tak? Także jak najbardziej tutaj kwestia, jest dużo pomocy dydaktycznych, jeśli chodzi o fotografię w internecie, wystarczy po prostu chcieć. A jeszcze takie ostatnie pytanie odnośnie zdjęć. Co Pani sądzi o zdjęciach robionych z żabiej perspektywy albo z góry? Czy lepiej trzymać się wzroku, ponieważ to też może niekorzystnie przedstawić mieszkanie, ale może też powiększyć. Jeśli chodzi o rybie oko, ja nie jestem zwolennikiem zniekształceń, jednakże świetnie się sprawdzają w małych łazienkach, to na pewno. Fotografia z góry jak najbardziej, w każdym mieszkaniu znajdzie się stołek czy jakiś tam taboret i wówczas nie fotografujemy kabiny prysznicowej z uchwytem, ale fotografujemy właśnie całą łazienkę. Lepiej nie umieszczać nieudanych zdjęć, niż umieszczać je po to, żeby były. Rozumiem. Dobrze. Myślę, że to wszystko w pigułce idealnie się przyda pośrednikom. Dziękuję w takim razie bardzo. Dziękuję bardzo.